serdecznie. Spróbuję dzisiaj dostać się do restauracji, która jest opuszczona i w złym stanie technicznym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, a co nie. Pytanie, czy te podłogi są wystarczająco mocne, żeby mnie utrzymać, ale chyba tak. Generalnie sprawdzam sobie teraz, jak to wygląda na GoPro 7, w które się zaopatrzyłem. Pokusa. Może i tu kiedyś była pokusa. Ale było to dawno i nieprawda. Jedynie ten sufit na pewno robi fajne wrażenie. Powiem wam, o, ale miękka podłoga, masakra. Znaczy wybruszona przez wilgoć, ale akurat nadepnąłem na to wybruszenie. Kończę myśl. Niestety nie wiem nic o tej restauracji. Jest to bardzo spontaniczna wycieczka. Choć zasłonka jakaś jest. Z tego co czytałem, to chyba w 90 lub 91 roku ona przestała istnieć. Okej. Okay. Wybrzuszone wilgoci. No jak widać, ruina jedna wielka. Też dość niebezpieczny jest ten budynek. Jeżeli idzie o stan techniczny, to może nie będę się tak pokazywać. Został nam jeszcze taki piec, ale nie wiem fachowo jak to nazwać. Tutaj był do podgrzewania po prostu potraw różnego rodzaju. A tu mamy okienko najprawdopodobniej do wydawania jedzenia. A drugie okienko mamy tutaj. I to jest właśnie. Albo wiecie co, tu było okienko chyba do wydawania jedzenia, a tamto było do oddawania talerzy i tak dalej. Dobrze, spróbujemy jeszcze zobaczyć piwnicę, może na końcu. Czy to jest w ogóle sens ładowania się do góry? Wody jako takie są nawet w niezłym stanie. Ale tu mamy mur pruski. Powiem wam, czasem warto jednak wejść do końca do jakiegoś pomieszczenia, bo tu, gdzie się właśnie znajdował ten mur pruski, schowany jest jeszcze stary piec. Oczywiście wybebeszony. A tu jak widać dziurawy dach. Tam ładować się, wiecie co, nie mam zamiaru. Nie ma to najmniejszego sensu. Może jeszcze spokojnie przejdę tutaj.
bo tu jest ciekawostka. Leżący na boku stary piec. O. To mi nie wygląda na tak jak początkowo myślałem na francuski. Może jakiś belgijski. Nie za bardzo się znam akurat na tego typu językach. Kosztorys budowlany. Rozbiórka stodoły. Tu by była data, ale jest jakiś podpis. Niestety już za bardzo nic nie widać. Ale jednak zanim przejdziemy do piwnic, no to nie, no nie mogę pozwolić i nie wejść o to tymi najbardziej takimi charakterystycznymi drzwiami do tego pomieszczenia, które zwiedziliśmy najpierw z tamtej strony. Fakt, że ruina niezła. Jeden plus, że jest tu chyba dość spora cyrkulacja powietrza, przez co nie śmierdzi tu tak naprawdę. O, tu widzicie, zabudowa wygląda tak. A tu świetny, charakterystyczny obrazek, czyli te drzwi. No to teraz jest czas właśnie na piwnicę. Creepy piwnicę. Albo i nie. Niestety. To jest wszystko, co jestem w stanie wam pokazać. Jest zalana i nie mam jak tam wejść. Słuchajcie, zima to też jest piękny okres, w szczególności jeżeli mamy minus na dworze, śnieg, szron, ponieważ ubiera to pięknie przyrodę, a także i ubrał ten oto budynek, który tak naprawdę sypie się już i raczej nigdy już z niego nic wesołego nie będzie. Ale jego charakterystyczna architektura na pewno długo tutaj gościła i umilała życie ludziom. Tyle z tego miejsca, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.